To wszystko na dzisiaj. Czy ma pani jakieś pytania? A co, jeśli będzie kolejny rzut? Nie da się tego przewidzieć. Gorzej widzę i ciągle jestem zmęczona. Ale to chyba normalne przy stwardnieniu rozsianym. 88% pacjentów z SM powstrzymuje się od zadania lekarzowi pytań. Pacjenci ignorują własne odczucia. Wątpliwości dotyczące choroby uważają za błahe. W rezultacie nie mogą dobrze poznać przebiegu swojej choroby i lepiej sobie z nią radzić. Nie bój się pytać. Chodzi o twoje zdrowie.